kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj słoneczko, więc staram się nagrywać jeszcze póki mogę, póki mamy ładne światło. Jestem, jak widzicie po tytule, mam nadzieję, że trafiły tutaj tylko osoby zainteresowane podróżami. Jak widzicie po tytule, podróżnicze podsumowanie tego roku, w sensie 2023, niech to wybrzmi jasno. Celem przypomnienia obejrzałam sobie film z poprzedniego roku i mówiłam wam tam, będzie przydługi wstęp, i mówiłam wam tam o tym, w tamtym roku miałam 8 podróży zagranicznych i powiedziałam wam, że redukuję ich ilość na rzecz długości. Co za tym idzie, w tym roku miałam 11 podróży zagranicznych, co nijak ma się do tego, co powiedziałam, ale chciałabym powiedzieć, że to nie jest do końca taką prawdą, że nijak ma się do tego, co powiedziałam, dlatego że na 11 podróży tylko 5 z nich było z Krzyśkiem. Co za tym idzie, te takie weekendowe, czy te inne krótkie wyjazdy, na których nie byłam z Krzyśkiem, wyglądały zupełnie inaczej, bo nie musiałam odwozić, zawozić i przywozić zwierzaków. Więc tytułem wstępu. Kochani, ja mam tutaj notesik, mam wnioski, plany, to gdzie byłam, w jakich miesiącach. Pokrótce wam opowiem klasycznie już, co i jak, gdzie, kiedy. Później przejdę do wniosków, do planów na przyszły rok, a także do waszych pytań, bo poprosiłam was na Instagramie, abyście takowe zadawali, jeśli w ogóle macie ochotę. Zatem zaczynamy podróżnicze podsumowanie 2023 roku od stycznia. I styczeń to były Dolomity, to były Alpy, to był Tyrol, to były Włochy. Był to wyjazd rodzinny na deskę i to było moje, ja nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to było moje spełnienie marzeń, dlatego że już przestałam o tym marzyć, bo przestałam wierzyć, że to się kiedykolwiek spełni. Jak wiecie, Krzysiek jest osobą, która z zimą ma tyle wspólnego, że jak jest zima, to on chce uciekać do ciepłych krajów i jakby no siłą rzeczy nie sądziłam, że kiedykolwiek w ogóle to może jeszcze nastąpić. To był rodzinny wyjazd, to był wyjazd inny niż wszystkie. To był, jeździłam w Alpach na desce, na mojej 500-cie, gdzie ta deska, ja już nawet nie wiedziałam, gdzie ona jest, czy ona jest u mamy, czy ona jest gdzieś u nas. To był tak piękny wyjazd, piłam Bombardino na stoku, spędziłam super czas z rodziną, wiele rzeczy się nauczyłam, uczyłam się jakby ogarniać te wszystkie trasy, bo to nie jest tak oczywiste jak w Polsce. To był super jakościowy czas, rewelacyjny wyjazd, jeden z najlepszych w moim życiu. Więc trochę ich już było, więc wiecie. W lutym, luty to nasza rocznica i w lutym ponownie byliśmy na Seszelach. Wróciliśmy na Seszele. Szczerze wam powiem, że trochę nie znam powodu, dla którego my tam wróciliśmy. W sensie nas Seszele zachwyciły. Bardzo je wspominaliśmy i teraz jakby wróciliśmy, chcieliśmy wrócić do tych wspomnień, no i stwierdziliśmy, że na rocznicę wybieramy Seszele. W zasadzie to był mój wybór, dlatego że Krzysiek wybrał w ubiegłym roku Dominikanę, więc teraz była moja kolej i ja wybrałam Seszele. I kochani, cóż mogę powiedzieć? No może Seszele nas nie zachwyciły tak jak za pierwszym razem, bo po prostu wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Natomiast Seszele to jest dla mnie magia, to jest bajka, one są zróżnicowane, każda z tych wysp wygląda inaczej i mam takie małe spostrzeżenie, że Seszele jeszcze podrożały i jak odjeżdżaliśmy, mówiłam wam, że już raczej na Seszele nie wrócimy. To teraz mam tak, że jak o nich myślę, to mam ciepło na sercu i mam takie, kurczę, może jeszcze kiedyś. To był cudowny wyjazd. Najwięcej czasu spędziliśmy na mojej ukochanej wyspie, na wyspie Ladik. W drugiej kolejności było Praleu, z kolei ulubiona Krzyśka wyspa. A na trzeciej wyspie Mahe byliśmy tak naprawdę tylko na początku, żeby się przesiąść i później, żeby się przespać przed lotem. To bajka. To jest bajka. I widziałam po vlogach, po waszym odzewie, że też wam się podobało. W marcu i w kwietniu siedziałam na tyłku sumiennie. Znaczy jeździłam, wiecie, do mamy, robiliśmy sobie jakieś wycieczki weekendowe. Natomiast nie było żadnych podróży zagranicznych. W maju sytuacja się odwróciła, dlatego że w pierwszej kolejności w maju byłam w Holandii, w ogrodach Keukenhof i w Amsterdamie. Była to moja pierwsza taka wycieczka, byłyśmy z Karoliną i była to moja taka pierwsza wycieczka autokarowa, że wyjeżdżam z Warszawy i wracam do Warszawy. I ku mojemu zaskoczeniu, i to była wycieczka weekendowa, wyjeżdżałyśmy w piątek po południu, wracałyśmy w niedzielę
chyba też po południu, już nie pamiętam dokładnie. I wiecie, ja nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, jak to wygląda i tak dalej. Noclegów nie miałyśmy nigdzie poza autokarem. Ja się obawiałam, że ta wycieczka mnie jakoś turbo zmęczy. Wcale tak nie było, a ogrody Keukenhof bardzo Wam polecam. W ogóle polecam Wam tę wycieczkę, bo kilka osób do mnie pisało z pytaniami o nią. Bardzo Wam polecam, byłyśmy z biurem podróży Oskar. No i byłyśmy w Amsterdamie. Amsterdam zawsze chciałam zobaczyć, dlatego że nie znam osoby, która by wypowiadała się jakoś negatywnie o Amsterdamie. Jest bardzo ładny, jest klimatyczny, mojego serca nie zdobył, ale bardzo się cieszę, że mogłam go zobaczyć. Krzysiek powiedział, że też by bardzo chciał zobaczyć Amsterdam, więc słuchajcie, następnym razem jak tam będę, to polecimy bezpośrednio do Amsterdamu, pozwiedzamy Amsterdam, wypożyczymy sobie samochód i pozwiedzamy sobie jeszcze pola tulipanów. Amsterdam fajny, klimatyczny i bardzo podobało mi się w tym mieście to, że wycieczka była tak zorganizowana, że mogliśmy sobie jeszcze wykupić rejs po kanałach i to zwiedzanie Amsterdamu od strony kanałów, bo naprawdę klimatyczne i takie inne. I dużo rowerów, faktycznie naprawdę dużo rowerów. W maju byłam też w Tel Awiwie z Izą i to był kierunek, który gdzieś tam zawsze z tyłu mojej głowy siedział. I jakoś tak było, a innym razem. Tutaj Iza mi zrobiła niespodziankę, ponieważ ja jej powiedziałam, gdzie chcesz, tam polecimy. Przepraszam, muszę się napić, bo gardło. Więc Tel Awiw był wyborem Izy. Jestem zakochana w jedzeniu, w kulturze, w krajobrazie, w tym, jak to miasto jest zróżnicowane. Ciężko mi teraz mówić o tej podróży, dlatego że to, co się tam w ogóle teraz dzieje, to jest strasznie przykre. Natomiast skupmy się na tamtej podróży, skupmy się na miejscu. Drogie miejsce, ale miejsce wtedy dla mnie warte zobaczenia, przepyszne potrawy, aromatyczne. W ogóle tam jadłam najlepszego w życiu bakłażana. On nie był gorzki, on nie był cierpki, on był przepyszny, maślany. Najlepszy hummus w życiu, jaki jadłam tu też w Izraelu. Wiecie, że próbowałam odtworzyć, nie wyszło. Super jakościowy czas, dlatego że, no wiecie, babskie wyjazdy to też jest inny w ogóle wymiar wyjazdów. Co uwielbiam w wyjazdach z Izą, to to, że mamy różne dziwne pomysły i na przykład spałyśmy na środku bazaru. No bo dlaczego nie? Były noclegi, to spałyśmy na środku bazaru i to było takie mega klimatyczne. Także w maju były dwie podróże zagraniczne. Czerwiec okazał się dla mnie dużym zaskoczeniem, dlatego że czerwiec to była Chorwacja, dokładniej Zadar i to była Krzyśka podróż urodzinowa. Mówiłam Wam, że znalazłam lot w dogodnych terminach do trzech miejsc. To był Zadar, to był Neapol i chyba Bari, jeśli dobrze kojarzę. Chciałam, żeby wylosował cokolwiek innego niż Zadar, bo jakby ta Chorwacja, każdy tam jeździ i jakoś mnie tak nie zainteresowała. I słuchajcie, i oczywiście on wylosował Zadar. Nacieszmy się tym słońcem, póki jest. I dobrze, że wylosował ten Zadar, bo słuchajcie, zakochałam się w Chorwacji, zakochałam się w tych widokach, w jedzeniu, w zróżnicowanym krajobrazie. Byliśmy, oczywiście z tego nie ma vloga, na wodospadach, byliśmy na różnych innych wycieczkach. Bardzo spodobała mi się Chorwacja, na tyle, że nie wykluczałabym na przykład Eurotripa, albo żeby pojechać tam, polecieć tam, wypożyczyć samochód i wracać z innego miejsca. Chciałabym zobaczyć więcej Chorwacji, wiem, że wiele z Was w Chorwacji było i jeździcie od wielu lat. No i się nie dziwię, teraz się nie dziwię i burki z serem skradły moje serce, tak jak po Czarnogórze te z mięsem mi nie smakowały, tak te z serem. Trufle w zarąbistej cenie w porównaniu z Włochami. Super miejscówka, przepiękna, także byłam bardzo pozytywnie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i tym razem, już bogatsza o te doświadczenia, jestem otwarta na Chorwację jak coś. Więc to był czerwiec. W lipcu spełniłam moje podróżnicze marzenie, jedno z największych. I ja wiem, że może Wam się wydawać dziwne, że byłam w tylu miejscach, w bliższych, dalszych, a to było jednym z moich największych podróżniczych marzeń. Otóż, mam świeczki w oczach, w lipcu byłam w Toskanii. W Toskanii. Na moich zasadach, na moich warunkach, dokładnie tak, jak mi zależało, dlatego że to była pierwsza podróż z Krzyśkiem, w której odważyłam się, abyśmy wypożyczyli samochód, bo oczywiście ja byłam głównym kierowcą, jedynym kierowcą i tak dalej, i tak dalej. A nie ukrywam, że Włochy mnie trochę przerażały pod względem jazdy samochodem.
I jeszcze, kto oglądał te vlogi, ten pamięta, że dostaliśmy Cadillaca, który praktycznie się w drodze nie mieścił, a mieliśmy mieć jakiegoś Forda Fiesta czy coś w tym stylu. Super. Natomiast sama Toskania nie rozczarowała mnie absolutnie w żadnym calu. To jest tak malownicze, tak klimatyczne miejsce, dokładnie jakie widzi się na filmach. Czasami jest tak, że wydaje nam się, często też tak jest, że na filmach jest coś bardziej podrasowane, ma lepszy klimat, są gdzieś wycięte fragmenty, te najpiękniejsze. To nie, Toskania jest piękna, klimatyczna, ja tam zostawiłam kawałek swojego serca, ja nie chciałam wracać. Od razu z marszu trafiliśmy do najpiękniejszego hotelu, mieliśmy widok z okna na wzgórza, na cyprysy, po których szedł Gladiator, później kolejny nocleg, Chianti. Słuchajcie, jeśli nie widzieliście tych vlogów, to możecie je zobaczyć śmiało, tam są widoki z drona, ujęcia z drona, przepyszne jedzenie, kolory. I my jesteśmy tak bardzo wyluzowani, ja jestem przeszczęśliwa, wiele z Was to widziało. Intro, które było później, było w głównej mierze, składało się w głównej mierze z drona z Toskanii. To był jeden z takich przełomowych wyjazdów, który też pokazał mi, że ja jako kierowca dam radę. Mogę się zesrać ze strachu po drodze, ale dam radę. Byliśmy też we Florencji, w której to 2 tygodnie wcześniej wypuszczono kubki ze Starbucksa, więc jakby to było na moje urodziny specjalnie. Ja chcę tak myśleć i chcę w to wierzyć. Także w lipcu była Toskania, absolutnie magiczne miejsce. Ja wiem, jakby nie wiem kiedy, ale ja do Toskanii na pewno wrócę, marzy mi się na dużo, dużo dłużej. To był lipiec. Sierpień. W sierpniu byliśmy na naszym Eurotripie z ekipą i to był kolejny przełomowy dla mnie wyjazd, dlatego że ja byłam jedynym kierowcą. Jechaliśmy z Warszawy do Pragi, nocowaliśmy w Pradze. Z Pragi zrobiliśmy sobie taki mini trip do Drezna i do Karlowych Warów. Z powrotem wróciliśmy do Pragi, no i z Pragi wróciliśmy do Warszawy. Z tego co pamiętam, to około 2000 km łącznie, tylko i wyłącznie ja byłam za kółkiem, więc dlatego też właśnie był to dla mnie przełomowy wyjazd, bo zobaczyłam, że ja dam radę na Eurotripa, więc wiecie. Super wyjazd, bardzo jakby w Pradze ja byłam wiele razy, natomiast bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie Karlowe Wary, przepiękne, klimatyczne, takie kameralne i chcę się tam wracać, naprawdę wszyscy byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Drezno z kolei mnie w sobie nie rozkochało, ale oczywiście fajnie było zobaczyć, pospacerować, zjeść burgera w Niemczech. Krzysiek jeszcze pił oczywiście niemieckie piwo, więc to był fajny czas. No i tak, i w sierpniu to było tyle. We wrześniu nie byłam nigdzie, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bo przypomnę, że o takich teraz mówimy, bo we wrześniu byłam też w Gdańsku, no ale o tym, z tego też były vlogi, natomiast skupiamy się dzisiaj na wyjazdach zagranicznych. W październiku byliśmy w Paryżu i to był kolejny przełomowy wyjazd. Naprawdę, no każdy z nich był inny i wartościowy też pod innym względem. Październik, Paryż. Dlaczego to był przełomowy wyjazd? Po pierwsze dlatego, że pierwszy raz oba zwierzaki pojechały do mamy i poradziły sobie super. Znaczy poradziły, Mariusz sobie super radził, on tam ma lepiej, wiecie, niż u nas. Natomiast Bułka była pierwszy raz u mojej mamy, sama, i ja się bardzo tego obawiałam. Natomiast odnalazła się jak ryba w wodzie, biegała po oknach, po parapetach, po całym domu, do sypialni, do mamy, psów się nie ma, no po prostu, wiecie, rewelacja. Ale to był też fajny wyjazd pod względem podróżniczym, z tego względu, że my byliśmy już w Paryżu, odhaczyliśmy te najważniejsze zabytki, najważniejsze miejsca. Kurczę, nie wiem, czy Wam to słońce nie przeszkadza, mogę się schować, jeśli chcecie. I to był taki wyjazd typowo relaksacyjny, spacerowy, odwiedzaliśmy ulubione miejsca, te miejsca, które przypadły nam do gustu, jedliśmy to, co chcieliśmy. Powiedziałabym, że się obijaliśmy, ale zrobiliśmy chyba 35 km w ciągu 2 dni spacerem i z tego wyjazdu obydwoje, bo na początku Krzysiek się śmiał, a później też u siebie zauważył, przywieźliśmy super pamiątkę w postaci schodzących kciuków u stóp, które będą towarzyszyć nam w 2024 roku. Ale ogólnie ja Paryż uwielbiam, też mi się wydaje, że tam wrócę. Dobrze się tam czuję i wieża Eiffla nadal mnie cały czas nieprzerwanie zachwyca. Więc to był październik. W listopadzie, słuchajcie, był kolejny przełomowy wyjazd. No mówię Wam, że ten rok 2023 pod względem podróży był no przełomowy, dlatego że w listopadzie byłyśmy z mamą na Fuercie. Fuerteventura, wyspa kanaryjska, należąca do Hiszpanii. Cóż to był za wyjazd? Oczywiście, że z tego wyjazdu też są vlogi. Słuchajcie,
postaram się do wszystkich tych wyjazdów, o których dzisiaj mówię, zostawić linki, wszystko ładnie uporządkowane, żebyście widzieli, żebyście się cofnęli, jeśli chcecie, do tych vlogów. Jeju, jaki to był super wyjazd. Po pierwsze, on był przełomowy dla mnie też z tego tytułu, że całą, wiecie, jak latamy z Krzyśkiem, to zazwyczaj trochę się dzielimy w tej podróży planowaniem, ale też się dzielimy na miejscu ogarnianiem. Tutaj wszystko było na mojej głowie, od lotów, po noclegi, poprzez wypożyczenie samochodu, dołożenie mamy na konkretne, w konkretne miejsca, wynajdywanie tych miejsc wartych zobaczenia, więc ja nie ukrywam, że ten wyjazd mnie początkowo trochę stresował, bo bałam się po prostu, czy sama to wszystko ogarnę. Okazało się, że tak, słuchajcie, że wyszło mi to całkiem fajnie. Mama była zachwycona, jest zachwycona wyjazdem i obie jesteśmy bardzo zaskoczone Fuerteventurą, dlatego że ta wyspa okazała się tak zróżnicowana, ona ma tak wiele do zaoferowania, że jeszcze tydzień spokojnie mogłybyśmy tam być. Przepiękne niektóre ekstremalne drogi, cudowne plaże, roślinność zmieniająca się, różne rodzaje plaż, od czarnych poprzez kamieniste, żwirowe, lawowe i po Popcorn Beach, pamiętamy. Więc to był super wyjazd i to był też super czas z mamą. To były urodziny mojej mamy, więc cieszę się, że spędziłyśmy ten dzień razem w takiej super atmosferze. Także to był listopad i zostały nam ostatnie dwa wyjazdy zagraniczne, które przypadły na grudzień. Czyli po pierwsze grudzień na Fuerteventurze moja mama dostała ode mnie bon, w którym to był jarmark świąteczny w Alzacji. No i właśnie w grudniu wybrałyśmy się na jarmark bożonarodzeniowy do Alzacji, to jest Francja. Wiele źródeł podaje, że tam są najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe. My mogłyśmy się o tym przekonać, ponieważ byłyśmy w Strasburgu i w Kolmar. I to była wycieczka z biura podróży Oskar. Była to wycieczka autokarowa, w której to nie spałyśmy znowu w hotelach, tylko w autokarze. I to był chyba najsłabszy punkt tej wycieczki, dlatego że totalnym przeciwieństwem tego komfortu przy Amsterdamie okazał się tutaj ten autokar. Bardzo ciężko zniosłyśmy podróż. No wiadomo, Francja nie jest blisko, więc liczyłyśmy się z tym, że będziemy zmęczone. Natomiast fizycznie po prostu czułyśmy się źle. Zresztą ja inaczej zorganizowałabym tą wycieczkę, dlatego że no jarmark w Strasburgu, jak i sam Strasburg, widziałyśmy tylko za dnia. No co za tym idzie, nie widziałyśmy najbardziej klimatycznej części jarmarku, tak? Czyli jego nocą. Ale widziałyśmy nocą miasto Kolmar. Wow, no to jest coś innego od wszystkich jarmarków. Położone nad wodą, nazywane Małą Wenecją. Wiecie, te światła odbijające się w wodzie. Ta przepiękna alzacka architektura. Coś cudownego i magicznego. W kolejnego weekendu w grudniu pojechałam do Lipska. Była to wycieczka z Karoliną z innego biura podróży. Lipsk, czyli Niemcy, oddalone ona od nas, od Warszawy około 660 km. I to była podróż, która nas najbardziej rozczarowała pod względem logistycznym, ponieważ jak oglądaliście vlogi, to wiecie, do samego Wrocławia jechałyśmy 12 godzin. I dla mnie to jest takie kuriozum, o ile ja nie mam nic przeciwko jeździe autokarem. No ale te 12 godzin to już powinnam być daleko od Polski. Natomiast tutaj organizacyjnie było to biuro podróży Index. Totalnie nie polecam. No ale te osoby, które wsiadały we Wrocławiu, były zadowolone, bo za kilka godzin było od razu na jarmarku. Natomiast samo miasto zrobiło na nas ogromne wrażenie. Sam Lipsk jest piękny, klimatyczny, kameralny, taki, wiecie co, chce się tam pospacerować, nie tylko na jarmarku. A jarmark cudowny. Doszłyśmy obie do wniosku, że no w Niemczech są najpiękniejsze jarmarki, najbardziej takie staranne, najbardziej szczegółowe, te wszystkie detale. Jedzenie w Niemczech na jarmarkach też jest cudowne, jest smaczne, apetyczne, jakby wiemy. I to był super wyjazd, który zakończył mój podróżniczy rok 2023. Słuchajcie, jak widzicie, te wyjazdy, i tych wyjazdów było dużo, te wyjazdy były różnorodne. I teraz tak. Mam moje wnioski wypisane. Po pierwsze, mój pierwszy wniosek jest taki, że o kurczę, ludzie chcą ze mną jeździć. Ludzie chcą ze mną zwiedzać świat. To nie tak, że tylko Krzysiek, ale Karolina, moja mama, Iza. Odzywała się też Aga, że może kiedyś nam się uda gdzieś razem pojechać, więc to jest turbo miłe. Ale
to też nie jest tylko tak, że to ma plus, ponieważ jak ma się tyle osób, to robi się dużo tych wyjazdów, bo oczywiście, że z każdym chciałabym wyjechać i to nie tylko raz w roku, więc po prostu tych wyjazdów robi się dużo. No i kolejny taki wniosek, wniosek już taki słodko-gorzki, muszę przyhamować z wyjazdami. Dlatego, że wyjazdy troszeczkę mnie przestały cieszyć na tej zasadzie, że te miejsca, które widzę, one przestały mnie zaskakiwać i zachwycać. I oczywiście, że ja nadal potrafię cieszyć się z małych rzeczy, natomiast mam wrażenie, że od takich wyjazdów wymagam trochę więcej. No i muszę przyhamować. Też wydaje mi się, że to może być tak, że jak przyhamuję na jakiś czas, to docenię bardziej po jakimś czasie. Czekajcie, trochę Was o tak przestawię, bo... O! Git, git! No i wiecie co? Po tym naszym eurotripie, mini eurotripie, ja zrozumiałam i po tych wszystkich autokarach, po tych samolotach, ja zrozumiałam, że ja kocham podróże moim samochodem. To jest tak wygodne, oczywiście samochodem nie zrobimy takiego dystansu jak samolotem, ale na pewno lepszy niż autokarem, ale wiecie co, ja jak zobaczyłam, że mogę, jak zobaczyłam, że daję radę, to ja chcę i podróże samochodem mają ogrom plusów i mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach są gloryfikowane te samoloty, a one też mają mnóstwo minusów, zwłaszcza na takie krótkie loty, gdzie wiecie, lot jest krótki, ale musicie być 2 godziny wcześniej, 2 godziny później, dojechać na lotnisko, dojechać z lotniska. Więc właśnie doszłam do wniosku po tym całym takim zróżnicowanym roku, że kocham siwego i kocham podróże siwym. Coś, co mówiłam Wam już w poprzednim filmie tego typu, że podróże męczą. I powiem Wam, że przy takiej ilości podróży absolutnie to nie jest tak, że one przestały mnie cieszyć, ale ja odczuwałam momentami tak chroniczne zmęczenie, bo wiecie, to, że jest podróż, klasycznie Magda nie bierze urlopu, prawda, ani przed podróżą, ani po. To, że jest podróż, to nie znaczy, że po podróży jest odpoczynek. Absolutnie nie, ja wracam do swojego normalnego trybu życia. No i to po prostu jest męczące, no nie będę ściemniać. I słuchajcie, nie wiem, czy to we wnioskach, czy w planach, ale to powiem Wam jeszcze co innego. Wniosek, który mam po Alzacji, jeśli chodzi o wyjazdy autokarowe, nie dam się już namówić na destynację, do której się jedzie i się wraca bez noclegu, bo to jest zgubne. Jakby nie wiem, czy miałam tyle szczęścia z tym Amsterdamem, że on mnie nie zmęczył, natomiast po Alzacji ja fizycznie nie mogłam dojść do siebie, a do Lipska, żeby do Wrocławia jechać 12 godzin, to dla mnie absolutnie nie. Ja byłam tak wściekła, słuchajcie, mówiłam, że już lepiej by było jechać samochodem. Jakby ja po prostu nie miałam tej świadomości i właśnie mój wniosek jest taki, że ja już na taką, wiecie, w taką podróż na jedną noc nie pojadę, na pewno tydzień po tygodniu tym bardziej. No i dobra, i przechodzimy do planów i właśnie tutaj mam ten wniosek, tak jakby, który wynika z tego roku i jest to plan na przyszły rok. Pewnie mi teraz nie uwierzycie, ja na ten moment sobie wierzę i naprawdę tak czuję, nie jadę na żaden jarmark bożonarodzeniowy za rok. Z tego względu, że u mnie te jarmarki pojawiały się od kilku lat, każdego grudnia. W tym roku nałożyłam sobie dwa jarmarki weekend po weekendzie, a trzeci weekend to był nasz śledzik ekipowy, co za tym idzie koniec weekendów przed Wigilią, więc ja nie miałam ani jednego wolnego weekendu przed Wigilią, przed świętami, gdzie chcemy się na te święta nastrajać i okej, jarmarki nastrajają, ale tak naprawdę z takiej wycieczki to tego jarmarku macie kilka godzin, a kilkanaście godzin, jak nie kilkadziesiąt w sumie, macie tej podróży. I ja mam właśnie takie coś, że ja już mam dość jarmarków. Nie chcę jechać na żaden jarmark w 2024 w grudniu. Jestem ciekawa, jak będę do tego podchodziła faktycznie bliżej grudnia, natomiast na ten moment nie chcę żadnego jarmarku, zamknę się w domu, siedzę w domu, oglądam Kevina, Święta w krzywym zwierciadle, ubieram choinkę i nastrajam się. Ewentualnie wyjdę na Starówkę, na Ogród Światła w Filanowie, ale nigdzie nie jadę, koniec, kropka. Takie jest moje postanowienie i plan. No i kolejnym planem, zapisałam sobie to tak, mniej, a lepiej, co oczywiście nie oznacza, że tamte podróże były złe, natomiast... To jest trochę takie rozdrabnianie się, nie? To jest coś kosztem czegoś, że wiecie, nie bierzecie dni urlopowych i to jest tylko weekend. I fajnie, bo jesteście w danym miejscu i widzicie to miejsce. Natomiast jeśli podróżujecie tak jak my, to nie ma kiedy odpocząć, bo chce się wszystkiego nachapać i wszystko zobaczyć.
No i po prostu później człowiek długo dochodzi do siebie, więc taki mam plan na przyszły, na 2024 rok. Zobaczymy, jak to będzie. No i to jest kwestia, która mnie boli najbardziej, jeśli chodzi o plany na 2024 rok. To jest, rezygnujemy z Eurotripa. Wiecie, mówiłam Wam, że ja mam na swoje urodziny plan, że chcę zrobić Eurotripa. Jak już zobaczyłam, że dam radę jako kierowca, już nawet wykupiłam, jakby jak przedłużałam ubezpieczenie, to wykupiłam takie z jak największą ilością kilometrów za granicą. Niestety musimy tego Eurotripa przenieść na 2025, z tego względu, że mamy zaplanowane takie kierunki na 2024, które wymagają dużo dni urlopowych i które wymagają dużych nakładów finansowych, a Eurotrip, który ja planowałam, miał głównie składać się ze Szwajcarii. W Szwajcarii tanio nie jest, więc przenosimy Eurotripa na 2025 rok. Jest mi trochę przykro z tego powodu, ale polecimy sobie, wiecie, na jakiś długi weekend w moje urodziny do Portugalii, bo tam nas jeszcze nie było. Bardzo chciałam zobaczyć Portugalię, więc jeśli byliście, to dajcie znać, gdzie i jakie miejsca polecacie. Taki jest plan na moje urodziny, od razu Wam to zdradzam, nie chcę robić z tego tajemnicy. Co dalej? Właśnie, to jest może wniosek, może plan, że wiecie co? Te podróże mnie tak zmęczyły, dlatego, że było ich dużo i myślę, że jak sobie zrobię od nich, no nie chcę powiedzieć przerwę, bo to nie będzie tak, że ja, wiecie, nagle usiądę na tyłku, ale jak będzie ich mniej, jak będą spokojniejsze, to ja bardziej docenię takie zwariowane tempo, odkrywanie nowych rzeczy. Po prostu muszę chyba sobie zrobić od tego przerwę. Na rzecz cieszenia się codziennością, właśnie mam to dopisane, na rzecz cieszenia się codziennością, która przez częste wyjazdy była bardzo zaganiana i bardzo taka, wiecie, nabita pod korek, bo było dużo rzeczy do ogarnięcia, zarówno przed wyjazdem, jak i po wyjeździe. Teraz, kochani, przejdziemy do sekcji Waszych pytań, dlatego że na Instagramie poprosiłam Was, żebyście zadawali pytania, jeśli oczywiście takowe macie. I teraz do nich przejdę, tylko skoczę po telefon, bo pytanka były bardzo fajne. No aż jestem w szoku, że nam to słoneczko tak dzisiaj pięknie przyświeca. Pojawiło się kilka pytań, ale bardzo fajne. Nie wiem, od których zacząć, więc myślę, że to będzie wszystko jedno. Przechodzę do czytania pytań. Chciałabyś wyjechać gdzieś na miesiąc? Jakie byłoby to miejsce? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że chciałabym, jeśli mogłabym zabrać ze sobą zwierzaki, co za tym idzie, musiało być to miejsce samochodem. No ja to bym chętnie do Toskanii pojechała z moimi zwierzaczkami. Żaden problem, ale znaczy największy problem to byłby Krzysiek, bo on no, nie przepada za długimi godzinami w samochodzie. No i wiecie, to musiało być takie miejsce, w których zwierzaki mogą się odnaleźć, w którym jest... A nie, jeśli moglibyśmy oczywiście pracować, tak? Albo mielibyśmy urlop, który się nie liczy do puli urlopowej, wiecie, o co chodzi. To na pewno, to bardzo chętnie do Toskanii bym pojechała siwym, a czego nie? A z bliższych miejsc, to wiecie, mogłabym Słowenię albo Karlowe Wary, o, tak. Dobrze, i tutaj jest fajne pytanie, bo właśnie rozmawialiśmy o nim z Krzyśkiem. O nim z Krzyśkiem, tak. Hej, czy podróżując nawiązujesz kontakt z lokalsami typu wspólne kolacje w ich stylu, zagłębianie innej kultury od środka? I właśnie rozmawialiśmy o tym, że mamy bardzo podobny styl podróżowania, dlatego że wiem, że wiele osób jakby szuka znajomości albo chętnie się brata z innymi ludźmi. My takimi osobami nie jesteśmy. My jak jedziemy na wyjazd, to skupiamy się nareszcie na sobie, mamy czas dla siebie i mi najbardziej, jeśli chodzi o wyjazdy, zależy na zwiedzaniu i podziwianiu przyrody, miejsc, ewentualnie architektury, więc ja nie nawiązuję kontaktu. Ja nie jestem zbyt ludziolubna. Do jakiego miejsca, w którym byłaś w 2023 byś wróciła? No i teraz, kochani, nakreśliłam Wam mniej więcej, potroszę te wyjazdy. Czy myślicie, że potrafię wybrać jedno? Nie, chętnie bym wróciła w Alpy z moją rodziną. Chętnie bym wróciła na Fuerte tylko z moją mamą. Chętnie bym wróciła na Seszele z Krzyśkiem, poświętowała kolejną rocznicę, ale chętnie pobyłabym też, wiecie, na babskich wyjazdach. Nie potrafię wybrać jednego miejsca, do którego bym wróciła. Takie, do którego na pewno wrócę, to Toskania, no i Paryż, ale to są, wiecie, takie bliskie miejsca, bardziej, wiecie, nawet do zrobienia w weekend. Która podróż z 2023 podobała Ci się najmniej? Jak mam być szczera, to zdecydowanie będzie to Alzacja. I to nie tylko jeśli chodzi, znaczy to nie chodzi właśnie o kierunek, tylko chodzi o
moim zdaniem słabą organizację i bardzo męczący przejazd, po którym, tak jak mówiłam, fizycznie obie czułyśmy się po prostu źle. No wiecie, jak człowiek jest niewyspany i czuje się źle, to mniej docenia te miejsca, w których się znajduje. O, w które miejsce byś powróciła, to już odpowiedziałam. I teraz fajne pytanie. Zarobki, jeśli są z YouTube'a, pozwalają Ci na więcej podróży, oprócz wiadomo dni urlopowych. No kochani, każdy dodatkowy dochód powiększa jakąś tam pulę pieniędzy, więc oczywiście, że pozwalają mi na więcej podróży, bo tak jak powiedziałam, każdy dochód pozwalałby na więcej podróży, ale to też nie jest tak, że jakaś podróż, którakolwiek była sfinansowana ze środków z YouTube'a. Co byś zmieniła, co byś zrobiła inaczej, czego żałujesz? I wiecie, ja też wychodzę z założenia, że nie żałuję niczego, bo jeśli coś nawet nie wyszło, to mnie to czegoś nauczyło. I czego się nauczyłam w 2023, żeby czytać plan wycieczki zorganizowanej, ile na przykład można jechać do Wrocławia. Przepraszam, że ja tyle razy to powtarzam, ale mnie to nadal boli i dla mnie nadal to jest kuriozum. Co bym zmieniła? Chyba nic bym nie zmieniła. W żadnej podróży, bo każda była wyjątkowa i no, chyba bym niczego nie zmieniła w tych podróżach. One były idealne przez to, jakie były. Tak mi się wydaje. Może poza jednym. Wzięłabym wygodniejsze buty do Paryża, to nie miałabym teraz sinego paznokcia. Najdroższa i najtańsza podróż, czy któraś nie była warta pieniędzy, a któraś zaskoczyła Was z niskim budżetem, no to najdroższą podróżą to zdecydowanie były Seszele. Seszele nie są tanim kierunkiem, raz, że ze względu na loty, a dwa, tam na miejscu jest kosmicznie drogo. Ja pokazywałam Wam paragony, mówiłam Wam o cenach, tam jest po prostu drogo. Najtańsza podróż to raczej będzie Lipsk, dlatego że, haha, to blisko. Widzicie, to był, ja nie pamiętam ile my zapłaciliśmy, z 300, z 400 zł za całą podróż. No do tego dodać stówę za kubek, no to mamy powiedzmy 500. No dajmy jeszcze ze stówę na to jedzenie, no to 600 zł, to była najtańsza podróż. Czy któraś nie była warta pieniędzy? Oj, wiecie, ja mam tak, że ja nie patrzę przez pryzmat pieniędzy na podróże, więc mi jest ciężko tak powiedzieć. Mogę natomiast powiedzieć, że wkurza mnie to, że ceny lotów na Wyspy Kanaryjskie są tak drogie nawet w tanich lotach. Tak mogę powiedzieć. Ale nie powiem, żeby nie były tego warte. Czy któraś podróż z niskim budżetem mnie zaskoczyła? No, z niskim budżetem był Lipsk, który nas ogólnie zaskoczył, nie tylko pod względem finansowym, ale ogólnie nam się bardzo podobał. Więc chyba tak odpowiem na to pytanie. Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowana z tej odpowiedzi. I tutaj jest fajne pytanie. Największa wpadka w podróży. I słuchajcie, gdybyśmy mówili w ogóle o naszych wpadkach w podróży, wszystkich, jakie mieliśmy, to ten film by był kabaretem. Autentycznie, wy byście nie uwierzyli w to, jakie my czasami mieliśmy historie w podróży. To jest hit. Natomiast z racji tego, że te pytania dotyczą tylko 2023 roku, to największą wpadką były właśnie te buty w Paryżu, gdzie mi się ubzdurało, że ja te buty miałam, a ja ich nie miałam i po prostu nie mogłam chodzić. I to zdecydowanie zepsuło nam trochę wyjazd, no. Innych wpadek w tym roku, tfu tfu, na szczęście nie było. No może poza 12-godzinną podróżą do Wrocławia z Warszawy. A czy jakieś inne wpadki były? Raczej nie. Nie kojarzę, żeby to było coś, wiecie, takiego dużego. Którą podróż najlepiej wspominasz? Wszystkie. Jakby dla mnie podróże mają tak szczególne miejsce w moim sercu, zajmują tak szczególne miejsce w moim sercu, że każdą z nich naprawdę wspominam najlepiej. I nic bym w niej nie zmieniła, bo bym tak jej nie wspominała. A, dobra, i tu się powtarzałam, że chciałabym gdzieś wyjechać na miesiąc. Także kochani, odpowiedziałam na wszystkie pytania, które się pojawiły. Zawsze są to pytania, która podróż była najfajniejsza, a ja nigdy nie będę potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że każda z nich jest inna, co do każdej z nich mam inne oczekiwania, a inaczej się okazuje, więc pewnie nigdy nie będę potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, natomiast mam nadzieję, że ogólnie ten film przypadł Wam do gustu. I teraz ja mam do Was pytanie. Dajcie znać, czy w którymś z tych miejsc, które dzisiaj wymieniłam, byliście, byłyście, jakie macie wrażenia. No i dajcie mi też znać, czy lubicie moje vlogi podróżnicze, czy sprawiają Wam radość, czy oglądanie ich jakkolwiek Was inspiruje. No i dajcie znać, czy czekacie na podróże w 2024.
na moim kanale. Mogę tylko powiedzieć, że będzie się działo, ale będzie się działo inaczej, co oczywiście zobaczycie, bo będziecie jak zwykle z nami. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film, za Waszą obecność. Zostawcie mi kciuka w górę ku motywacji, jeśli takie podsumowanie przypadło Wam do gustu. Ja nie ukrywam, że z tym jest dużo roboty, żeby wkleić te piękne zdjęcia. Nie wiem, gdzie one się pojawiły, czy tu, żeby podlinkować te wszystkie filmy z podróży, bo widzicie, że było ich naprawdę dużo. Także zostawcie mi kciuka w górę, a jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to zapraszam, proszę nadrabiać, proszę mnie subskrybować. No i co? I w takim filmie mam nadzieję, że widzimy się za rok. Do zobaczenia, kochani, i wszystkiego dobrego i wysokich lotów. Pa!